Dzień dobry, wieczór. To jest The Whispering Willows, gra, która jest zagadką, ponieważ nie mam pojęcia co to, jak to i z czym się to je. Jedynie wiem, że to jest gra logiczna, oparta na jakiejś horrorze czy coś takiego. A po ostatnich przygodach z Among the Sleep bardzo mi się podobało. Mimo iż nie lubię horrorów. A to, że to nie mini miłosiernie, to już nie moja wina, tylko sprzętu, hej. Ma jakiś medalik. Jakiś szatany. I durne dziecko spadło w ziemię. No dobra. New game. Elena. Nie Elena, tylko Suna. Proponuję grać po rosyjsku, bo to zawsze fajniej. No dobra. I ja zrzucam się. Tylko po co jeszcze raz to puszczają? Jak ja mam to rozumieć? Oczywiście nie było nic normalnego, gdyby mnie żarł podczas nagrywania, dlatego żre truskawki. Burżuazja. I takie tam manewry. Materiał oczywiście nagrywany na żywo przy udziale czatu, więc będzie interakcja, mam nadzieję. Nic strasznego nie powinno się dziać. Ma strasznie skrzywy zgryz, tak zauważyłem, a ta dziewczyna w ogóle nie ma zębów. I tam kawior. Wordham's War. No. Jestem. I łażę. Without it, no ale super fajnie. I co ja mam, jak ja mam kucać? Oczywiście wsadem. Enterem. Strzałkami też mogę. O! Jest. Otwórz. Pass down, czy jakieś coś tam przekazywane z pokoju na pokolenie. Bardzo ładna grafika, muszę przyznać. Na chwilę obecną. Sprawdźmy, co tam. Co to za miejsce? Jestem taka zagubiona i mała nawet nie wie, gdzie jestem i gdzie powinnam szukać za tatą. Muszę znaleźć miejsce, żeby stąd się wydostać i poszukać go. Wiem, że jeśli stąd wyjdę, znajdę parę znaków o moim tacie, nie poddam się. Piękny angielski. Coś się dzieje. Kości, kości. Human bones, but why? No bo może to jest krypta, Jezu. A tu otworzy? Nie otworzy, nie mogę tego otworzyć. Dziewczyno, posłuchaj mnie, dziewczyno. Twoje moce wzywają mnie. Elena? Przecież miała być Suna. No mniejsza. Elena, ten amulet wokół twojej szyi został stworzony przez pierwszego wielkiego szamana Quantaco, z plemienia Quantaco, mojego pradziadka. Dziadka, sorry. Świeci się, kiedy
otoczeniu są duchy i pozwala zwiększyć twoje szamańskie moce. Niech to będzie twoją wskazówką. O proszę. Ta już podziwia, ogląda ściany. Ciało i duch może dryfować z jednego do drugiego, ale musi być połączone jako jedno w końcu. Hej. Fragmentaryczne życie nie może żyć. Zgubiłem ciało i zobacz na mnie teraz. Może mimo wszystko możesz mi pomóc, znaleźć ją. Może powinienem posiedzieć w twoim amulecie i cię nauczyć, jak zwalczać zmrok. Ona dalej patrzy na ścianę. Jeśli będziecie się ubierać jak emo i wyglądać i wąchać klej, to też tak skończycie. Teraz zagadka środowiskowa. Jak ja powinienem znowu wrócić do tej postaci? Okej, okay, tu jest dziura. O! Udało się. Świecące obiekty mogą być opętane, żeby zbliżyć się, żeby opętać to. I jest, i już przestała wąchać klej. Ściany, napodziwiała się ścian, idziemy dalej. Teraz tak, idź w górę. Notatka. O. Nie, dzięki. Ja nie będę tego czytać. Akurat to moja słabość, nie lubię czytać długich notatek. Sprawić? No, sprawienie może być problemem. Bo ja to przez przypadek znalazłem. Ale włazimy tutaj. Intrygujące z pierwszego wizerunku. Trochę z Dadelika styl. A z drugiej strony dość intrygujące. Ładnie to wygląda. Ciekawie się zapowiada. To znaczy jest ten niepokój tak jakby fabularny. Bo nie wiemy po co, na co i dlaczego. Szuka ojca, ale co się z tym ojcem stało? No nie wiem. Mam nadzieję, że fabuła jakoś się rozpozna. Czy to są te notatki, co ja myślę? Muszę się posłużyć przeniesieniem czatu. Dwie z 13. No nieważne. Ja schodzę tutaj i co? Jeremiah Moe. Coś dupnęło. Znowu mogę sobie... O! Hej! Mingxiang. Wordham zrobił te drzwi. Bez dziurki na klucza, żeby umożliwić tylko dostęp samemu sobie. Nikt nie wie jak tam dojść. To słyszał tylko plotki. Znaczy widać, prawda, że tam na górze są jakieś wahadło, nie wahadło, kurczę, wyleciało mi z głowy.
przeciążnik, może? Sprawdźmy tu. Chyba, że tu byłem. Już sam nie wiem. Zamknięte. Szpara w ścianie. A gdzie konie, gdzie tego, gdzie bliżej? Ja chcę wrócić tam, gdzie przyszedłem, bo tam była drabina w górę. Pytanie gdzie? Tu. Dobra. Zaraz tam wrócimy na najgorszym wypadku. Tu chcę sprawdzić, co się działo. O. I pewnie zamknięte. Dzięki. Ale już jestem spokojny, że nic nie przegapiłem. Czy jak się tej nimfomance świeci, to mogę przejść w tryb wąchania kleju i podziwiania ścian. Okej. Tu schodzę na dół. Aha. I tu sobie wchodzę w górę. I tu jest przejście tu. A, czy ja mogę sobie brać i wchodzić w tego ducha, kiedy chcę? Okej. Brakuje mi trochę biegania. Tak to będzie się sztucznie przedłużać, no ale... Nie wszystko można mieć. Wielki orzeł powrócił do mnie, bla bla bla, nie chce mi się czytać. I tu już raczej wszystko zwiedziłem, a tu była... Ojku. A tu była ta dziura w ścianie, okej. Tylko, że jest problem. Potrzebny jest kij lub coś w ten deseń, albo cęgi, albo kij go wie co. Tu byłem. Tu jest urna. Przez drzwi nie mogę. I ty też mi nie możesz pomóc. Kurczę. No i jest ewidentnie zagwozdka. Bo tu nie mogę przejść nigdzie. Nie. Jeszcze chwila. Ile tu? Aha. Hmm.
co jest w tych kratach. Czy tu zaglądałem też? A czemu się... Aha, ha, proszę. I coś się zrobiło. O, i tam jest klucz. Otwórz i wracaj. Dobra, popchnąłem fabułę. Teraz gdzie to było? Tam gdzie krew była, to tu na dół. Tu i tu. Nie, na końcu świata. I tu. Ciekawe, czy samo wybierze, czy ja to muszę jakoś działać. Okej. Tu coś się świeci, to w dodatku na czerwono. Czy będą szatany? O. Opętaj i podnieś w górę. Mam nadzieję, że nic głupiego nie zrobiłem przez to. Bo tu jest Typson. Astazio Arbor. Okej, czy otworzyliśmy kryptę? Facehugger. A był niedawno propos obcego w telewizji. Kolejna notatka, której też mi się nie chce czytać. Tak, materiał się nagra, będzie na tubie. No jest zagwozdka. I co, otworzyło? Chyba tak. Tu było gdzieś zejście. Ale mnie pamięć nie myli. Strasznie dużo ludzi. Okej, to już wiadomo, gdzie to otwiera dalej. No i znowu. Oho! O, teraz biegnie. Teraz raptem się biegać nauczyło dziecko. Pamiętaj to. To ten tak zwany horror. Rosnąca ciemność splagowała to miejsce od mojej śmierci. Ja siaduję na poniżej powierzchni ziemi, jak zainfekowana Soil albo Boil, nie wiem. I czy
W zamiar za splagowała. Tak, w zamiar za moje nauki musisz mi pomóc. Muszę znaleźć swoje ciało. Ty jesteś jedyna, na którą możesz mi pomóc. Bla bla bla. Teraz dobrą drogę obrać tu. W górę i otwieramy kryptę. Idziemy, mam nadzieję, do tego dworku, czy kilku wie, co to jest. No. Uwaga. O, no i to można czytać. Co do diabła. Co do diabła była ta tą rzecz. Czułam się jak... jakbym żyła z jednym z moich koszmarów. Mogłam poczuć, jak to się żywiło na mnie, na moim duszy albo duchu. Jestem taka zmęczona, ale mogę kontynuować. Jestem jedyna, która może znaleźć tatę. Szatan Polas. Na teraz. A jestem a ja już prawie stąd wyszłam. Obiecałam latającemu Hawk, to był orzeł chyba, Hawkowi, że pomogę mu znaleźć jego ciało. Nie jestem pewna, ale czuję się jak w gościnnym domu. To jest chyba jakieś odwołanie do popkultury, ale nie jestem pewny. Gdzie wszystko. Gdzie powinna najpierw poszukać? Katakomby? Nie. Fontanna. Ogrody. Szepty nigdy nie są dobre. Ławka, ale na ławce jest notatka. Coś tu są za szatany. Kimże jesteś? Dziemudzinka. A, żeby wyjść z ogrodu, tak? Ja dobrze przeczytałem. Leave. To chyba trzeba będzie tu wrócić po prostu. Dobra. Już się wszystko wyjaśniło, dalej nie mogę wyjść. Iść i wychodzę sobie z ogrodów. I co czeka dalej? Dobrze, że zawsze jest zapis po takich eskapadach. Idę w lewo. Przed budynek. A tu jest domek gościnny. Guest house. Sio. Tu jest duch. Halo. Alonso Martinez. Hej, ty. Pozwól mi zagrać melody, która jest tak piękna jak ty. Muszę cię przeprosić, mała ta lachonie, ale nie pamiętam, jak to szło. I nie mam nawet swoich nut. Jeśli znajdziesz nuty, to posuniesz fabułę dalej. Czy jest misja?
notatka. Ale notatka czyja? Latającego tego Hawka. Drobne poprawki, bo mnie trochę uszy już zaczynają od tych słuchawek boleć. To jest, kurczę, minus tych słuchawek, mimo jak dobre by nie były. Gdzie tu iść? Idę na górę. Niechaj będzie to słońce. Zaklinowały się. Te też. Czyli i liczba opcji nam coraz bardziej spada. To bardzo dobrze, jak na mój gust. Ale tu się da przejść. Mam nadzieję, że nie wlezę i zaraz jakiś szatan nie wyskoczy. Chwila, chwila, bo się zagubiłem. Piec. Ale nie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Kolejna notatka. Znowu tego Hawka. I kolejny duch. Willard Hagar. Tak wielu zaszlachtowanych. Wszyscy ci rdzenni mieszkańcy i krew na naszych rękach. Czy Indianie kontra Amerykanie? Wszyscy będziemy zgubieni. Zgubieni, powiadam. Nasze dusze będą pójdą do piekła. Jeszcze mi się mylą klawisze. Ale tu na górze coś jest. Idziemy dalej. Tu pamiętamy tego Typsona. Czy tu mogę wejść? Musiałem do sracza trafić. Notatka. Wartham Willow. Wyłazimy ze sracza. Ha, ha. Jest drobna zagwozdka. Fajnie by było, jakby odsłonięcie tego coś dało, ale coś mi się wydaje, że to... O, tu jest dziura. Ha. Tu była dziura i jest wspaniale na razie. Ale kontynuując, coś mi się wydaje, że chodzi o to, że tu jakiś szatan wyskoczy i będzie przypałowo. Okej. Ja wracam do Lahona. Ja chcę kurtyny, proszę, ja cię. O! Bo coś mam złe przeczucia. Co do tego. Tu są... Tu jest łóżka... Łóżko.
Tu są zasłony. Manekin. Zamknięte. Da wbiję tu. Zamknięte. Walizki. Notatka. I ostatnia notatka tego latającego orła. Jastrzębia. Teraz czy nie zgubiłem jakiejś dziurki? Tu jest. Co tam łazi? Hej, kim jesteś? Lenora Freeman, Gordon Freeman, haha. I'm the one that may get water from the well. Jestem jedyną, która... To ona, tak? To jestem jedyną, która może dać im wodę ze studni. Jedyną. Dlatego zostawiłam to wiaderko, które mam ze sobą w ogrodzie. Jak nie mogą mnie znaleźć, co zrobią? Będą spragnieni, to dokładnie. Wspaniale. I głupi ja, bo oczywiście wróciłem do Lachona. Ale głupia kobieto, ja mam ze sobą ten TGS. I co mi to tak naprawdę dało? Bez sensu. Tam niżej. Ja z chęcią skorzystam z każdej rady. Znowu kibel. Dobra, wąchamy. Patrzymy na ściany. O, to widziałem na trailerze. I to jest dość sprytne. Tu zatoczyłem kółko. Tu w górę. Tu sobie tak popatrzę na razie, prawda? Jak przejdę, to... No niechcący. Nie chcę żadnej notki zagubić, a no, przeszedłem, kurczę. No trudno. Co to? Czy to się otworzyło wszystkie? W sumie mogę sprawdzić. O! A no kurczę. Pierwsze wrażenie jest intrygujące. Wydaje się całkiem przyjemne. Jest to gra niezależna, uwaga. O! O to chodziło. I teraz do tego grajka. No... Tu bym polemizował, czy większość gier niezależnych się jest fajna. Ale trafiają się perełki.
Jak na przykład to. Nie będę oceniał tej gry po, nie wiem, 20 minutach czy coś, ale na przykład mamy tego nieszczęsnego snajpera. Nie snajpera, boże, już nawet mówię snajper. Enemy Fronta. Ja to zachwalałem, że to jest dobry średniak, ale to jest takie złe. Dzisiaj doszedłem do Holendrów, holenderskiego, albo Norwegów, już nie pamiętam. I myślałem, że nerwicy dostanę. Takie to było beznadziejne, głupie i... A, szkoda gadać. Dziękuję ci, Eleno, że byłaś taka dobra i znalazłaś mi ten teges i zwróciłaś dar muzyki do mojego życia. Teraz zagram tą piosenkę, którą ci obiecałem. I przyjdzie szatan. O! Wyczuwa śmierć i rozkład. Powinniśmy się zbliżać. Ale do czego? Pewnie wiec... Kopać. A wiadrem nie może... No nic. Czyli na chwilę obecną utknęło. I spadamy stąd. Z racji, że ja po raz pierwszy to nagrywam. Okej, nie mogę sprawdzić, ile nagrane mam już. Dlatego to jest w sumie dobry moment, żeby zakończyć tą na chwilę obecną tą część. Z czatem się nie żegnam, a na tubie mówię bye bye i do zobaczenia za chwilę.